Boże. Wszystkie? Teraz naszym zadaniem będzie ułożyć znaczek zuchowy z tego. Patrzcie, może prawie każdy z nas ma znaczek, więc może popatrzmy sobie na nasz znaczek. Który ma orła? Nie, tutaj. Tu jest orzeł. Nie, tu jest orzeł. Tu jest orzeł. Biały musi być. O. Ja bym zaczęła od orła. No to tutaj będzie... Ale to trzeba posegregować. Trzeba posegregować wszystkie kulki. No, posegregujcie sobie. Anka ma. Tutaj się układa orła. To są wszystkie niebieskie. Tutaj lepiej nic nie zawracać. Ej, a to dziób też ma być biały, czy... Żółty. Tak, biały. Biały, biały. Biały. No to tutaj taki będzie jakby dziób biały. Jeszcze słońce. Nic nie widać. Ale tu na razie orła robimy. Nie słońce. No dobra. Wystarczy. O, ładnie wam idzie. To segregujcie zielone ale do zielonego. Ale nie starczy białych, jak będzie w środku. No to... Nie ma zielonego. To... I nie ma czarnego na to... oko. No to będzie takie oko. To będzie... A no, dobra, dorobimy sobie. To możemy sobie dorobić. Niebieskie niech będzie oko. Niebieskie. Tutaj jest słońce, o tutaj takie małe. Tak. Róbcie kuleczki i wypełniajcie. Tutaj są promienie. Patrzymy wszyscy na to. Tutaj są promienie. Promienie są. Tylko nie wiem, co tutaj jest zielonego potrzebne. Ej, promienie można zrobić tak, żeby były trochę bałki. Co jest zielonego potrzebne? No ja też nie wiem. No to nie musi być. A może to wypełniajcie środek. Wypełniajcie środek. Pomóc wam? Robimy niebo. Może z czerwonego. Ale jest czerwony. Zielony. Nie, z czerwonego jest napis. Nie, z czerwonego jest tło do napisu, nie widzisz? To zróbcie białe, takie malutkie kuleczki i z takich malutkich kuleczek zrobimy napis zuch. A co jest ten, dlaczego on jest potrzebny? Dziewczyny, pochodnijcie na takie malutkie te. No, układamy każdy. Na razie możemy odstawić zielony. Na dole, tutaj jest napis. Niech ktoś wypełnia całego orła. No już. Pokażcie go. Który nie wygląda jak orzeł. Nie. Wygląda, co by nie wyglądał. Piękny jest. Nie za bardzo. Nawet nam to nie wyszło. Za chwilkę będziemy miały kuleczki. To też. Dobra, możemy, zróbcie czerwone tło i na tym czerwonym tle zrobimy takie może malutkie, z malutkich kółeczek napis zuch. Ale tu właśnie tutaj takie robimy. Białe, białe. Więcej czerwonego, niech ktoś robi czerwone kule. To tutaj nic nie robicie, to macie, róbcie czerwone. Gdzie jest ta bibuła? Zróbcie czerwone kule. Może, jak się nazywasz? Milenka. Milenka zrobi może napis zuch, bo siedzi i... A tam są też... To może to około nie będzie tu zielony. Albo tu napis. Właśnie, niech będzie z tej opaki to. No. Ale zielonego nie wystarczy. To może zróbcie ten napis zuch z tych kuleczek. Zielonych. Może niech będzie teraz zuch napis zielony. Nie, już. Mi się wydaje, że to jest bardziej biały napis niż zielony. Ale jak chcecie. Nie, już biały napis zaczęło się skończyć. Możecie takie większe zrobić. Wtedy będzie. Czerwona leci.
O, jest koło. A może wiecie, co zrobimy? Bo tutaj tło powinno być czerwone, to może wytniemy taki duży prostokąt i położymy po prostu i na tym zrobimy napis duch. Co wy na to? Dobra. To Mateusz weźmie taki duży prostokąt, zrobi. A można poodrzeć. Na przykład sobie zaznacz tutaj. I tutaj na przykład. Albo tutaj już, tutaj. Tak? Za chwilę ci zawiążę. A jaki to ma być w sumie wielkości? Super, bardzo. Odsuńcie się trochę, żeby pokazać, co układacie, dobra? Tak minimalnie. Okay. Boże, ma nie chcesz zobaczyć coś pięknego? Dobra. Mi wyszedł. Wyszło takie duże. Brawo. Mi nie wyszło. Jakoś, żeby było o tak. O, mi wyszło. Zrobić ci?